pociąg interregiobankowy w stacji Lublin do stacji Wrocław Główny przez stację Włoszczowa, Zawiercie, Sosnowiec Główny, Katowice, Opole Główne wjechał na tor trzeci przy peronie trzecim. Pociąg interregiobanko ze stacji Lublin do stacji Wrocław Główny wjechał na tor trzeci przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 17.04. Pociąg Legia do stacji Sędziszów przez stację Wolica Jędrzejów stoi na torze piątym przy peronie trzecim. Pociąg Legia do stacji Sędziszów stoi na torze piątym przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu o godzinie 16.45. Pociąg TNK Kinga z Krakowa Głównego do Warszawy Zachodniej przez Suche Dzień, Skarżysko, Kamienną, Radom, Pionki Zachodnie, Dęblin, Warszawę Wschodnią, Warszawę Centralną odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Pociąg TNK Kinga z Krakowa Głównego do Warszawy Zachodniej odjedzie z toru drugiego przy peronie drugim. Proszę zająć miejsca. Pociąg TNK Sztygar z Lublina do Wrocławia Głównego wjechał na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony w kolejności od początku składu pociągu to numer 22, 23, 24, 25, 26. Przesyłki konduktorskie wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 25. Planowy odjazd pociągu godzina 10.20. Pociąg Regio do Krakowa Głównego przez Wolicę Jędrzejów, Sędziszów, Tunel Miechu stoi na torze trzecim przy peronie trzecim w sektorze B. Pociąg Regio do Krakowa Głównego stoi na torze trzecim przy peronie trzecim w sektorze B. Planowy odjazd pociągu godzina 10.24. Pociąg TLK Sienkiewicz do Warszawy Zachodniej przez Skarżysko, Kamienną, Radom, Dęblin, Warszawę Wschodnią, Warszawę Centralną stoi na torze drugim przy peronie drugim. Pociąg TLK Sienkiewicz do Warszawy Zachodniej stoi na torze drugim przy peronie drugim. Pociąg objęty jest obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony w kolejności od początku składu pociągu to numer 13. Opóźniony pociąg TLK Jagiełło z Lublina do Krakowa Głównego przez Jędrzejów, Sędziszów, Miechów odjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Opóźniony pociąg TLK Jagiełło z Lublina do Krakowa Głównego odjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Pociąg Regio do Katowic przez Jędrzejów, Sędziszów, Tunel, Wolbrom, Olkusz, Bukowno, Sosnowiec Południowy stoi na torze trzecim przy peronie trzecim w sektorze B. Pociąg Regio do Katowic stoi na torze trzecim przy peronie trzecim w sektorze B. Planowy odjazd pociągu godzina 14.45. Pociąg Regio do Częstochowy przez Bukowe, Włoszczowe, Koniecpol stoi na torze piątym przy peronie trzecim. Pociąg Regio do Częstochowy stoi na torze piątym przy peronie trzecim. Planowy odjazd pociągu godzina 14.46. Pociąg TLK Kinga z Warszawy Zachodniej do Krakowa Głównego. Planowy przyjazd pociągu godzina 15.09. Przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut od planowego przyjazdu. Za opóźnienie podróżnych przepraszamy. Opóźnienie może ulec zmianie. Pociąg Legia z Katowic wjechał na tor czwarty przy peronie pierwszym. Pociąg Legio z Katowic wjechał na tor czwarty przy peronie pierwszym. Pociąg skończył bieg. Pociąg Legio do Krakowa Głównego przez Wolicę, Jędrzejów, Sędziszów, Miechów stoi na torze piątym przy peronie trzecim w sektorze B. Pociąg Legio do Krakowa Głównego stoi na torze piątym przy peronie trzecim w sektorze B. Pociąg Regio do Włoszczowy stoi na torze piątym przy peronie trzecim w sektorze A. Pociąg Regio do Włoszczowy stoi na torze piątym przy peronie trzecim w sektorze A. Planowy odjazd pociągu godzina 16.00. Opóźniony pociąg TLK Kinga z Warszawy Zachodniej do Krakowa Płaszowa przez Jędrzejów, Sędziszów, Miechów odjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim.